Sąd rejonowy po ponownym rozpatrzeniu sprawy pięciu członków KOD-u uniewinnił ich od popełnienia zarzucanego im czynu. Sąd rejonowy uznał, że zebrany materiał dowodowy nie pozwala na pociągnięcie członków KOD-u do odpowiedzialności za zakłócenie spokoju i porządku publicznego, do jakiego miało dojść 4 marca ubiegłego roku w Archiwum Państwowym podczas wystawy Armia Skazańców. Zakłócenie porządku publicznego interpretuje się w ten sposób, iż polega ono na wywołaniu takiego stanu, który w danym miejscu, czasie i okolicznościach i zgodnie z przyjętymi zwyczajami i obowiązującymi przepisami uważa się za nienormalny i który odczuwany jest jako utrudnienie lub uniemożliwienie ludziom normalnego zachowania w miejscach dostępnych dla bliżej nieokreślonej liczby osób. Sąd dokonał oceny zachowania członków KOD-u z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, w jakich do niego doszło. Według sędziego oskarżyciel publiczny, Komenda Miejska w Suwałkach, wyrywa zachowanie obwinionych z określonego kontekstu. W ocenie sądu tak jednostronne i wybiórcze spojrzenie na zachowanie obwinionych jest nieuzasadnione. I można postawić pytanie, czy gdyby sąd spojrzał tylko na fragment otwarcia wystawy, przedstawiający określone zachowania obwinionych, tak jak robi to oskarżyciel, to czy dokonałby prawdziwych ustaleń faktycznych? Sprawa nie może być też rozpatrywana przy instrumentalnym zastosowaniu kodeksu wykroczeń bez odwołania do zapisów Konwencji Praw Człowieka oraz Konstytucji, która stanowi, że każdemu bez wyjątku przysługuje prawo swobodnego rozpowszechniania swoich poglądów. Według sądu zorganizowanie wystawy nie jest czynem zabronionym, a zeznania organizatorów, czyli Jarosława Zielińskiego i Tadeusza Radziwonowicza, uznał za wiarygodne. Jednakże na podstawie zeznań Tadeusza Radziwonowicza można w ocenie sądu wysnuć trzy wnioski. Po pierwsze, zapraszaniem gości na otwarcie wystawy zajmował się Jarosław Zieliński, jego biuro poselskie. Po drugie, wystawa została zorganizowana, można powiedzieć, pośpiesznie, skoro projekt zaproszenia świadek otrzymał 3 dni przed jej otwarciem. A po trzecie, świadek Radziwonowicz nie miał wpływu na ustalenie daty otwarcia wystawy. 6 marca 2016 roku odbyły się wybory uzupełniające do Senatu w województwie podlaskim w okręgu nr 59, obejmującym m.in. Suwałki. Jak wszyscy zapewne wiedzą, kandydatką Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach była pani Anna Maria Anders. Cisza wyborcza miała rozpocząć się o północy 4 marca 2016 roku. W ocenie sądu zorganizowanie wystawy w tej, a nie innej dacie nie naruszyło żadnych przepisów ze strony organizatorów. Mogło jednak budzić wątpliwości innych osób co do przypadkowości daty tego wydarzenia. Wystąpienie Jarosława Zielińskiego nie nawiązywało do zbliżających się wyborów i nie zostało zakłócone. W ocenie sądu słowa, które mogłyby zostać odebrane jako słowa poparcia dla przyszłej pani senator i zachęty do głosowania na nią, znalazły się natomiast pod koniec wypowiedzi ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka. Ono również jednak nie zostało zakłócone. Obwinieni zareagowali dopiero na słowa Anny Marii Anders, która używała, jak uznał sąd, terminologii wyborczej. O ile można by się jeszcze zgodzić, na razie abstrahując od kwestii odpowiedzialności wykroczeniowej poszczególnych obwinionych, z twierdzeniami, że Marcin Wojciech Skubiszewski wygłaszał głośne komentarze i przerywał innym wypowiedzi, zaś Stefania dodatkowo krzyczała, to w ocenie sądu całkowicie dowolne są ustalenia oskarżyciela, że takich samych zachowań dopuścili się chociażby Piotr Łopaciuk i Bartosz. Można powiedzieć, że ich zachowania nie odbiegały zupełnie od zachowań wielu innych osób, którym nie postawiono przecież jakiegokolwiek zarzutu. Sąd poddał w wątpliwość rzetelność postępowania oskarżyciela publicznego. Oskarżyciel zarzucił wszystkim obwinionym działanie wspólnie z innymi osobami, a taki zwrot sugeruje, że obwinieni działali jak współsprawcy, a ich zachowania opierały się na porozumieniu. Zauważyć jednak należy, że obwinieni kategorycznie zaprzeczyli, aby towarzyszyło im jakiekolwiek porozumienie. Jak stanowczo podkreślił sędzia, obwinieni zachowywali spokój, gdy osoby przemawiające odnosiły się wyłącznie do tematu wystawy. W przeciwnym razie ich zachowanie należałoby ocenić inaczej. Do zeznań Jarosława Zielińskiego należało podejść z dużą ostrożnością.
Publiczne wypowiedzi świadka wskazują bowiem, że jest on bardzo krytycznie nastawiony do obwinionych i ich zachowania. W uzasadnieniu sąd nie poddaje w wątpliwość intencji, z jaką została zorganizowana wystawa. Stwierdza jedynie, że zaistniały tam elementy kampanii wyborczej, na co głośno zareagowali obwinieni. Sąd uznał, iż nie wyczerpali oni znamion wykroczenia, za które oskarżyciel domagał się ich ukarania. Z wyrokiem sądu zgodzili się uniewinnieni. Uzasadnienie sędziego właściwie zmiażdżyło oskarżenie. Wprowadzanie dyktatury w Polsce przynajmniej na dziś jeszcze się nie udało. To chyba jeszcze nie koniec sprawy. Komenda Miejska Policji nie wyklucza odwołania się od tego wyroku. Wolne sądy! Wolne sądy!